propozycja nowych opłat za egzaminy na prawo jazdy. Związek Województw Rzeczypospolitej Polskiej przedstawił projekt jednolitej w całym kraju stawki opłat za egzamin państwowy na prawo jazdy. Opłata za egzamin praktyczny na prawo jazdy kategorii B ma wynieść 200 zł, a za egzamin z teorii 50 zł. Związek Województw motywuje swoją decyzję koniecznością zapewnienia możliwości realizacji zadań przez ośrodki egzaminowania, a także kosztami związanymi z przeprowadzaniem egzaminów na prawo jazdy. Uzasadnieniem podwyżek jest też kilkudziesięcioprocentowy wzrost cen za media, podatku od nieruchomości i stawek za inne niezbędne usługi komunalne. Związek wskazuje, że konsekwencją wieloletnich inwestycyjnych zaniedbań może być brak możliwości dostosowania się WORD-ów do nowych wymagań prawnych w zakresie egzaminowania. W budynkach i na placach manewrowych wielu z nich konieczne jest przeprowadzenie prac remontowych i modernizacyjnych. Dodatkowo, najpóźniej do 1 stycznia 2025 roku, WORD-y będą musiały posiadać ciągniki siodłowe z naczepami. Marku, czy WORD-y rzeczywiście są w tak opłakanym stanie, w jakim przedstawia to Związek Województw Rzeczypospolitej Polskiej? Ja mogę też zadać pytanie, czy może być dobrze, kiedy mamy do czynienia z szalejącą inflacją, kiedy mamy do czynienia z wzrastającymi kosztami utrzymania obiektów, utrzymania infrastruktury, która w każdym WORD-zie jest, wzrostem kosztów paliwa, a ceny utrzymywane są od wielu lat na tym samym poziomie, więc nie może być dobrze. Wzrastają tak naprawdę wszystkie koszty, a cena za egzamin była utrzymywana na tym samym poziomie przez wiele lat. Jak oceniasz te propozycje? 200 zł za egzamin praktyczny na prawo jazdy kategorii B, a za egzamin z teorii 50 zł. Nie trudno jest określić, czy ta stawka jest adekwatna, bo nigdy się nie zajmowałem tym, nie pracowałem w WORD-zie, więc nie wiem, jakie są rzeczywiste koszty, ile będzie z tego zysku dla WORD-u, koszty osobowe, egzaminatora i tak dalej. Ale nie wiem, czy pamiętasz, tydzień temu, kiedy spotkaliśmy się w tym studio, również rozmawialiśmy o tych kosztach i powiedziałem, że dzisiaj najlepiej byłoby, gdyby marszałkowie spotkali się na konwencie, ustalili jednolitą stawkę dla wszystkich województw, żeby nie było rozbieżności. I widzę, że w tym kierunku to wszystko zmierza. Najpierw jest propozycja Związku Województw Rzeczpospolitej, czyli właśnie tychże marszałków, którzy ustalą jednolitą stawkę. Za jakiś czas ta sprawa przycichnie. Co do kosztów naprawdę nie jestem w stanie się wypowiedzieć, ale cieszę się, że będzie to jednolita stawka, bo mamy do czynienia z uzyskaniem jednego i tego samego dokumentu, czyli prawa jazdy. I nie może być tak, że ktoś zapłaci za prawo jazdy 140 zł, a drugi zapłaci 230 zł. Czyli Marek Rupental jest zdecydowanie za tym, żeby stawka za egzaminy państwowe była jednolita w całej Polsce. No okej, to teraz czekamy w takim razie na propozycję wynagrodzenia dla egzaminatorów.